Proszę Państwa, jeżeli Państwo wejdziecie również do mojego... Już wracamy. Zaczniecie, udostępniajcie. Zaczniecie organizować życie w moim gabinecie w sposób taki, jak się Państwu podoba, to też będzie potrzeba użycia straży. Absolutnie. Panie profesorze, logicznie niezręcznym jest zostawianie gabinetu pełniącego określoną funkcję z przestrzenią publiczną. Powtarzam jeszcze raz, bardzo proszę o Państwa trzyosobową delegację reprezentującą jak tylko Państwa się i poproszę kochani bardzo o kolega nie może wejść do mojego gabinetu, żeby o tym porozmawiać. Natomiast teraz prosiłbym o zawieszenie tego protestu do czasu ustawy. Dobrze, warunkiem brzegowym jest, żeby zabrać stąd siłę represji. Po pierwsze, powiedział Pan, że gdybyśmy wyszli do Pana gabinetu i rządzili się po swojemu, to nie byłoby okej. Okay. Uniwersytet jest nas wszystkich i chcemy się powiedzieć, żeby nikt nami nie rządził po swojemu. Wszyscy do tego należymy, do tej wspólnoty. No tak, no nie wiem. Pan, ale to również oznacza, że inni też mają coś do powiedzenia w tej sprawie, tak, nie tylko Państwo. Postanowiliśmy wspólnie, że rozmowy będą prowadzone. Udostępniajcie strajk na Uniwersytecie Warszawskim. Otwartością i serdecznością zapraszamy tutaj. Natomiast nie było zgody co do gabinetowych rozmów. Z reprezentacją. Przepraszam bardzo. Zgody, to znaczy, czy Państwo uważacie, że naprawdę, nie wiem, Państwo jesteście osobami, które mają coś do powiedzenia. To znaczy, że to według Państwa, jak przyznaję, jest bardzo wiele członków społeczności uniwersyteckiej i należy się liczyć także z ich zdaniem. Naturalnie. Dlatego chciałbym, żebyście Państwo też wzięli to pod uwagę. Zapraszam, jeszcze raz powtarzam, zapraszam Państwa, reprezentację Państwa do mnie do gabinetu. Natomiast bardzo proszę o zawieszenie do tego czasu Państwa protestu i Państwa działalności. Dobrze? To ja bym chciał, żebyśmy przeszli w takim razie do realizacji tego. Nie będziemy realizować społecznością, która potrzebuje chwilę na ukonstytuowanie i komitet, tak który będzie decydował, bo jesteśmy demokratyczne ciało. W tym momencie mamy jedną prośbę, żeby móc to wykonać. Prosimy o wycofanie panów, którzy na przykład będą podlegać tego programu przy tych kolorzy. Ja mogę pokazać swoje nogi, które będzie można. Proszę Państwa. Proszę tego nie ignorować, to jest poważne oskarżenie, które podlega również kodeksowi. I mówimy o poważnych sprawach. Właśnie mówimy w ogóle o poważnych sprawach, natomiast mam wrażenie, że... Dlatego tu jesteśmy, panie profesorze, to nie jest... Prosimy o wycofanie tych panów, konstytuujemy tutaj nasz komitet, który będzie nas reprezentował i wtedy będziemy mogli rozmawiać oficjalnie, bo na razie to jest sytuacja troszeczkę pogrąbkowa. No właśnie, dlatego... Państwo chcą nas stąd wyprowadzić, a my nie mamy szansy i nie mamy czasu... Ani zamiaru stosować przemocy. A chcielibyśmy teraz ustawić swoje decyzje. Prosiłbym w takim razie o przychylenie się do mojej propozycji. Protest jest zawieszony i zapraszam. Przepraszam? Możecie zawiesić, możecie bardzo spokojnie. Ale nie nikt z nas nie chce tego zrobić, panie profesorze. Nie ma pan takiej mocy performatywnej. Nie może zawieszać tego protestu. Ja apeluję do Państwa o rozsądek i chęć tego, żeby protesty odbywały się w sposób taki, który pasuje do działalności naszej instytucji. Ale przecież ale przepraszam, jaki jest problem w tym, żebyście Państwo najpierw chcieli porozmawiać? No właśnie, bardzo chcemy porozmawiać, tylko żebyśmy mogli... Nie, ale my wszystko słyszymy. Ponieważ chcemy rozmawiać, musimy ustalić, kto w naszym imieniu będzie rozmawiać i musimy się ukonstytuować. Prosimy zatem o chwilę, żeby wybrać ludzi, którzy będą prowadzić w naszym imieniu rozmowę, ale to jest możliwe tylko po usunięciu straży uniwersyteckiej z tego balkonu, ponieważ sytuacji skłaniającej do reakcji. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Dwóch warunków każdej ze stron. Moja licencja dąży do eskalacji tego konfliktu. To jest bardzo zła droga. Strażnicy nie będą interweniować na balkonie, natomiast Państwo Szanowna Pani, ale Pani mówiła, to teraz proszę pozwolić nam powiedzieć, dobrze? Nie serduszkujcie, tylko udostępniajcie. Zaprzestali aktywnego protestu w postaci wygłaszania przemówień z użyciem aparatury nagłaśniającej i poczekali do końca rozmów, dlatego że jeżeli rozmowy mają toczyć się i protest ma, na temat protestu, a zorganizowania, a protest ma się jednocześnie odbywać, to te rozmowy nie mają sensu. Nie, właśnie wtedy mają sens. Nie, no mają sens. Właśnie nie, proszę pana. Inaczej by nie było. Ja jestem zupełnie innego zdania. Ja wiem, że pan rozmawiał jest innego zdania, ale nie jest dobry. Albo używacie państwo tylko tych rozmów, jak
jako pewnego rodzaju parawanu do tego, żeby odwrócić uwagę. No więc bardzo proszę o to, żeby podejść naprawdę w sposób odpowiedzialny i zapraszam na rozmowę. Państwo się ukonstytuujcie, natomiast bardzo proszę o nie prowadzenie aktywnego protestu przez ten czas. No nie, to nie, to chyba nie możemy się na to zgodzić, ale ponieważ ja się nie mogę zgodzić, ale na to, żebyście Państwo ponieważ protest nie jest wymierzony we władze uniwersyteckie. Protest dotyczy ustawy, która teraz jest procedowana przez Sejm. W tym sensie wydaje się, że tutaj nie ma pęknięcia wewnątrz wspólnoty uniwersyteckiej. Wręcz nawet chyba wydaje się, że uniwersytet powinien jednym głosem mówić w sprawie tej ustawy, którą oceniamy i nie tylko my jedni, wiemy, że mamy poparcia również rad instytutów składających się na ten uniwersytet, jako jednoznacznie szkodliwą i krzywdzącą i nasz uniwersytet, i bardzo wiele uniwersytetów w Polsce do solidarności, z którymi jesteśmy zobowiązani. W tym sensie ten protest w ogóle nie utrudnia naszej rozmowy. Pan zupełnie o czym innym mówi. Pan mówi o tym, czego dotyczy merytorycznie protest. Ja mówię o tym, w jakiej formie powinien się odbywać. Mianowicie, że powinien być zgodny, z naszymi uniwersytetami. Panu profesorowi należy się niewątpliwie wytłumaczenie wybranego modus operandi. Panie profesorze, udostępniajcie to na grupach, proszę. Jest wśród nas kilku, by tak rzec, praktyków protestu obywatelskiego, których dotychczasowe doświadczenie z trybem procedowania istotnych dla społeczności akademickiej i każdej innej, bo wiele było tym trybem dotkniętych, kluczowych ustaw, przekonuje, że wybór standardowych metod kanonicznych, takich ultracywilizowanych, jest nieadekwatny wobec obskuranckiego, wulgarnego intelektualnie i kulturowo trybu procedowania tych ustaw. Więc jakkolwiek na gruncie uwspólnianej przez nas wrażliwości i estetyki rozpoznaje sens i wagę pańskich postulatów, to zwyczajnie powiadam, praksologicznie to jest niemożliwe i nieadekwatne. Protest, każdy protest, jeśli nie jest tylko mistyfikacją protestu, musi działać pod imperatywem skuteczności. Myśmy tutaj jesteśmy uciśnięci nie tylko i nawet w mniejszym stopniu przez grawitację, która ciągnie tych panów do nas, ale głównie przez imperatyw skuteczności. I to trzeba zrozumieć. A przede wszystkim trzeba zrozumieć naszą determinację do obrony wszystkich członków społeczności akademickiej w tej liczbie pana profesora, czy się, by tak rzec, czy jest zrozumienie tej naszej roli w tym momencie tak szerokie, czy nie. Praca włożona we wnikliwe przestudiowanie ustawy i przeanalizowanie wszystkich głosów środowiskowych, które zostały zlekceważone przy jej procedowaniu, predestynuje nas do zajęcia takiego o cokolwiek kategorycznego stanowiska. Wrzucajcie to na grupy, please. Rozmawiania o tym, jak ma przebiegać protest, dlatego że to panie nie jest dyskusja o tym, przeciwko czemu jest protest. To nie jest sala wykładowa, nas naprawdę nie trzeba pouczać, jak prowadzić protest. Rozumiem, że Państwo ignorujecie moją prośbę. Ale wprost przeciwnie, rozpoznajemy ją jako przeciwskuteczny. Rozumiem, że na dole, mimo naszych rozmów, na dole odbywa się ciągle. Protest nie utrudnia komunikacji między nami. W tym sensie nie trzeba go zamieszać. Natomiast też jest tak, panie profesorze, że jest przestrzenią wspólną. Jest wspólną przestrzenią. Więc dlatego prosiłbym, żebyście Państwo również to respektowali. Ale respektujemy jeżeli to, mamy, panie... jeżeli mamy pewne zasady w naszym statucie prowadzenia protestu, to dlatego, że cała społeczność się zgodziła tak, na to, ale sytuacja jak jest ma być to zorganizowane. Ja nie zgadzam się z tym, co Pan powiedział, że jeżeli na zewnątrz uniwersytetu panuje obskurantyzm, jak Pan to ustawił, to my mamy również nadążać panie za tym obskurantyzmem. Panie profesorze, w związku z tym powtarzam jeszcze panie profesorze, raz. Zapraszam straż... Uniwersytecka nie nadążyła ostatnio za wtargnięciem obskurantyzmu w mury akademii, szanowny panie, kiedy był pobity student. Zatem obskurantyzm wkracza również na teren uniwersytetu. Dobrze, mamy rozumiem, że Państwo nie chcecie wybierzemy, kiedy odmawiacie, my mogli się z tego, żeby zastosować się do nas. Absolutnie po prostu zamierzacie dalej kontynuować niezależnie od tego, swoją działalność. Albo jeżeli nie, no to zapraszam Państwa do siebie. Bardzo chętnie przyjmiemy to zaproszenie. Mamy nadzieję na porozumienie. Chcemy kontynuować w tym czasie protest i ukonstytuować
się bez obecności zrazumieć. Ja chciałam, że pan nie może nam dyktować tego, co ale proszę pana, pan też nie może. Pan też nie może mówić, że tylko i wyłącznie to, co pan uważa, jest jedyną wartością, dla której ma cały uniwersytet się postawić. Ja chciałam jeszcze podkreślić. Bardzo proszę, zapraszam, natomiast bardzo proszę o, jeżeli państwo uważacie, że straż państwu przeszkadza, straż będzie stała po drugiej stronie okna. Natomiast bardzo proszę, żeby do czasu, jak zakończy się spotkanie, na spokojnie, w którym wszystko omówimy, żeby również zawiesić aktywność protestu i poprosić wszystkich uczestników o to, żeby poczekali spokojnie do momentu, w którym spotkamy się i rozmawiamy. Dobrze, no to bardzo proszę, żebyście państwo to rozważyli, biorąc pod uwagę, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy uniwersytetem wszyscy. Ja chciałam podkreślić jeszcze, że przestrzeń została wybrana tak, żeby nie zakłócać normalnej aktywności uczelni, w związku z tym konieczność zawieszania działalności na czas rozmów nie jest uzasadniona. Szanowna pani, ja uważam, że uniwersytet działa jako całość. W związku z tym również nie jest tak, że jeżeli będziemy mieli trzy różne manifestacje albo trzy różne protesty na uniwersytecie, to każda grupa będzie wybierała sobie miejsce i formę taką, jaką chce. Natomiast kwestie porządku i jakiegoś elementarnego funkcjonowania instytucji w ogóle się nie liczy. Panie profesor, Elementarnemu porządkowi i funkcjonowaniu uniwersytetu zagraża przede wszystkim ustawa Gowina. Albo będziemy dyskutować w sposób normalny, albo będziemy w sposób wiecowy. Zapraszam państwa do dyskutowania najpierw w sposób normalny. Dziękujemy.